Słuchajcie, widzowie, to idzie z Kalmar. Zobaczcie, on nie wiem, czy mnie słyszy. Słyszy, ale nie widzi. Moi drodzy, szybko zostawiajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ wbijamy tutaj również 700 tysięcy subów, więc szybko zostawiajcie suba z dzwonkiem. O nie, Skalmar, on idzie w złą stronę. SpongeBob zabrał mu oczy. No nie, musimy zrobić coś, żeby on z powrotem odzyskał oczy. Co jest z nim? On idzie, znika? Nie wiem, jakoś dziwnie się zachowuje. Skalmar! Tutaj! Na górze! Zobacz, po tej stronie, koło ciebie jestem. Skalmar! O, widzisz? O, stój, nie obracaj się, stój, nie ruszaj się. Tutaj jestem. Patrzcie, Skalmar nie ma oczu. SpongeBob wziął go, jakoś zaczarował, nie mam pojęcia, co się dzieje. Dobra, Skalmar, chodź, prosto, prosto, prosto. O, czekaj, obróć się, obróć, stój, stój! Obróć się w moją stronę, tutaj, o, słyszysz mnie na pewno. I prosto, idź, prosto, prosto. Dobra, moi drodzy, zostawiajcie łapkę w górę, dobijmy pod tym filmem tak z... 7 tysięcy łapek w górę, podskocz i do góry. O, dobrze, dobrze, patrzcie, idź cały czas przed siebie. Cały czas przed siebie. Skalmar, nie, no zrobił coś mu strasznego ten SpongeBob. Wydłubał mu oczy, patrzcie, ja te oczy mam tutaj. Oczy Skalmara. Musimy zrobić tak, by one wróciły na swoje miejsce. Nie wiem, czekaj, stój, stój, Skalmar. Stój, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, czekaj, ja spróbuję ci wrzucić te oczy. Czekaj, pyk! Pyk! Nie, to nie działa, patrzcie, on ma oko w jedno w tym. Wyrzuć to, ja muszę to trzymać, Skalmar. O, dobrze, ja muszę to trzymać, wiecie, żeby on po prostu nie mógł tego, słuchajcie, jakoś zebrać, bo on jeszcze zgubi, on nawet nie wie, jak to wygląda. Skalmar, idziemy teraz cały czas w tą stronę, dawaj, chodź za mną. Chodź tutaj prosto, prosto! Ojejku, normalnie coś mi się wydaje, że będzie bardzo, bardzo długa podróż tutaj ze Skalmarem. Ale podskocz, podskocz teraz do góry, o, spoko. Dobra, idziemy i musimy iść po ścieżce, żeby nie iść po tych bagnach. Trochę w lewo, Skalmar, teraz w lewo, obróć się w lewo, stój, 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 obróć się w lewo. I prosto teraz. O, dobrze, podskocz, o, dobrze. Lecisz, lecisz, lecisz cały czas. Stój, 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 o, stój. Teraz obróć się w prawo. O, troszkę w lewo, troszeczkę w lewo. O, o, i teraz prosto, pronto. Dobrze, biegnij. Skalmar, cały czas w tą stronę. Trochę słabo nam wyszło, ale... Dobra, teraz troszeczkę w lewo. Skalmar, troszeczkę w lewo. O, dobrze, o, dobrze idziesz. Czujesz grunt inny pod nogami. To jest ścieżka z Gravela, więc musisz biec. Teraz prawo, prawo, prawo. O, dobrze. Teraz troszeczkę w lewo, w lewo, w lewo. W lewo, w lewo, Skalmar. O, patrzcie, prowadzę go. Żeby on... Stój, nie, stój. W prawo troszkę. I prosto, przed siebie. Dobrze, bardzo dobrze, Skalmar. Nie martw się nic. W lewo, Skalmar. Nie martw się niczym. Stój, stój, co to jest? Co to daje? Czy to jest zwiększony skok? Lol, tutaj jest zwiększony skok. Ale nie, to chyba przez buty tylko. Dobra, Skalmar, idziemy, idziemy tam. Prosto, idź prosto. Nie, 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 stój. On nie w tą stronę patrzył, stój. Skalmar, nie. Obróć się o 180 stopni za siebie. O, i teraz prosto cały czas, no. Biegnijmy, biegnijmy cały czas przed siebie. Nie, no to będzie długa, długa podróż, coś mi się wydaje. Dobra, Skalmar, biegnij cały czas za mną. Ja będę gadał, a ty musisz słyszeć mnie. Nie, patrzcie, w ścianę uderzył. Nie, Skalmar, gdzie ty biegniesz? Ej, stój, 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 stój. Obróć się troszkę do tyłu. Teraz na mnie, posłuchaj mnie, gdzie ja jestem. Tutaj i prosto. Cały czas do mnie, dawaj do mnie, biegnij cały czas do mnie, ty mnie słyszysz. Proszę bardzo, o, teraz tutaj, słyszycie, on mnie słyszy. Tu opracowaliśmy genialny plan, chodź Skalmar, chodź. Gazu, idziemy prosto do bikini dolnych. Tutaj już jest jesteśmy niedaleko w sumie, damy radę, chodź, 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 chodź. Okej, dobra, to teraz tylko tu. Chodź, 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 okej. Przejdziemy w tamtą stronę. Proszę bardzo. Skalmar, szybciutko. Proszę bardzo.
tutaj teraz. Idzie cały czas za moim głosem, ponieważ nie ma oczu. Musimy jakoś zrobić sposób, żeby ten Skalmar jakoś, nie wiem, ożył czy coś. Nie wiem, chodź Skalmarze, pójdziemy tutaj, wejdziemy do tego domku, ja cię tam zamknę. Chodź Skalmarze, tu, do mnie, nie, troszkę w prawo. Okej, okay. I w lewo, za mną cały czas, tutaj. Zamknijmy go w tym domku, żeby on sobie tutaj siedział. O nie, trochę przypał jest, bo muszę zniszczyć drzwi, żeby on tutaj mógł wejść. Więc czekaj Skalmar, nie idź nigdzie. O nie, a mam kill off, dobra, to nie ma problemu, okej, okay. Skalmar, gdzie on jest? Gdzie on polasł? Gdzie? Zgubiłem Skalmara. No nie. Skalmar, o tu pobiegł Skalmar, stój! Przyjacielu, nie ruszaj się, chodź za mną. Tutaj, cały czas za mną, ja się zaopiekuję tobą. Spokojnie, nic ci się nie wydarzy. Jedynie co może ci się wydarzyć to... Okej, okay, chodź. Dobra, tutaj. O, dobrze, na spokojnie. Cyk, szybko wchodź do przodu. O, jest, udało się. Dobra, Skalmar, tutaj będziesz bezpieczny. Słuchaj, ty nawet nie wiesz, gdzie jesteś. Masz tutaj telewizję, cię włączę. Nie włączę cię, ale masz tutaj siedzieć, a ja w tym czasie pójdę po SpongeBoba, powiem mu, co on narobił, czy po prostu zrobię mu coś normalnie, nie wiem, widzicie, co wyczynił w poprzednim odcinku? Wydłubał oczy Skalmarowi, czy on potrafi to naprawić? Dobra, Skalmar, nie wychodź, idź w tą stronę, tutaj, nie możesz wychodzić. Dobra, szybko, pyk, żeby on nie wyszedł. Okej. Udało się, patrzcie, biedny Skalmar bez oczek. Biedny, zobaczcie, tam stoi. Nie wiem, on mnie widzi czy nie? Nie chyba, bo patrzcie, uderza w ścianę głową, jest zdenerwowany. A my musimy iść odnaleźć SpongeBoba, żeby odczarował go. Nie wiem, jak on ma to zrobić z powrotem, ale ma mojemu nowemu przyjacielowi, którym jest Skalmar. Słuchajcie, żeby odzyskał Skalmar oczka, no. No nie, no tak nie może być. Dobra, Skalmar, niech sobie tam biedaczek zostanie, niech sobie zostanie w tym domku. A ja, o nie! Panie Zenonie, o Jezu, już myślałem, że chce mi włupać za to, że ostatnio go tam uderzyłem parę razy. Przepraszam pana bardzo serdecznie. Okej, a my, słuchajcie, pójdziemy poszukać SpongeBoba, tylko nie wiem, gdzie on może być. Czy tutaj to jest jakaś wyprzedaż w Lidlu? Halo? Że tutaj tyle tych ludzi jest, nie wiem, ale pójdźmy może dookoła jakoś, rozejrzyjmy się. Tu jest jakoś czacha, nie? Dobra, może... Nie wiem, w domku SpongeBoba, SpongeBob będzie w swoim domku, nie wiem. Rozejrzyjmy się dokładnie po okolicy. Jest SpongeBob, patrzcie, jest tam ta dziadyga. Chodzi, patrzcie, biega, widzę go. Wszedł do domku. Dobra, idziemy, słuchajcie, do niego. Po niego i mam nadzieję, że uda mi się go odnaleźć. Ogarnąć tak, żeby Skalmar odzyskał ten wzrok. Dobra, wchodzimy chyba tam ze SpongeBobem na faście. Dobra, ja wchodzę i pyk. Okej, wszedłem. Tylko jakoś tu dziwnie. Nie! Jejku, przestraszyłem się. Słuchajcie, muszę chyba wziąć pochodnie, ponieważ jest tu strasznie ciemno. Zgasły wszystkie światła. Jest tu szaro, buro i ponuro. O nie. To jest to miejsce, co SpongeBob zrobił ze swoją mamą. Nie. Dobra. Dobra, wejdźmy może do kuchni. Szybko do kuchni. W kuchni mam nadzieję, że SpongeBoba nie będzie. Powiem wam szczerze, że tutaj trochę robi się creepy. Okej. Nie ma tu go nigdzie. Nie ma. Słychać, jakby ktoś chodził. Nie wiem, czy to na zewnątrz, czy... O! Widzieliście go? On tu się pojawił. O nie, tylko że jest tu strasznie ciemno. SpongeBob, czy to ty byłeś? Trochę tu przerażająco. Dobra, wejdźmy z powrotem do... Tutaj był jego pokój... O, masz! Jesteś tu gdzieś! Nie, to tylko miś jest i jakaś wiewióreczka. Nie wiem, z jakimś konsolą. Okej. Słychać na górze, że ktoś chodzi. Tam chyba będzie SpongeBob. Dobra, wchodzimy na spokojnie. Słychać cały czas kroki. Jezu, mi serce wali jak oszalałe.
Okej. Dobra. No i co? Nie ma nikogo. Nie widać. O nie. Dobra, szybko znajdźmy tego SpongeBoba i po prostu na... Przebiegł koło mnie! Jakie to było creepy. Dobra, chyba czas tam wchodzić dalej. Widziałem, że on... Jest tu, był! Widzieliście? SpongeBob, to ja, Matruner. Patrz, co ja mam. Mam magmę. Jeśli... chcesz... tu jest teraz! Jak on tak szybko przychodzi? Dobra. Zniknął mi niewidzialność, raczej nie niewidzialność, tylko widzę go. Słuchajcie, mamy efekt blindness, już mi się skończył. Widzę cię, SpongeBobie. To ty zrobiłeś to dla swojego przyjaciela i dla mojego nowego przyjaciela, dla Skalmara. Wydłupałeś mu te oczy. Jesteś niepoważny, co ty narobiłeś? SpongeBob, nie wiem jak ty to zrobisz, ale masz to odczarować, SpongeBobie, więc to jest twój kres. Jeśli chcesz zrobić mi coś podobnego, to dostaniesz tą magmę. Uwaga, 3, 2, 1, a masz ty! Widzisz? Widzisz, nie jesteś taki odporny. Chodź tu, ja cię uderzę jeszcze raz, proszę, raz, 2, 3, proszę bardzo, okej, wszedł do pokoju, chodź tu, ja cię dopadnę, nie, on zszedł tutaj, gazu za nim, gazu, gazu, dorwę cię, gdzie on wszedł, nie, do znowu do pokoju, gdzie on jest, ty, uciekł mi, czy jest na dole, znowu mi uciekł, jaki on jest zwinny, no nie, no znowu gania to w taki sposób, czy on wszedł wyżej, nie mam pojęcia, czekaj. Może przyczajimy się na niego. Jesteś tutaj! A masz, widziałeś to? Masz, ty, SpongeBobie. Normalnie dostaniesz, jeszcze raz. Masz odczarować Skalmara, żeby on nie miał z powrotem oczy. Nie, gdzie on wchodzi? Nie, on wchodzi po drabince, masz, ty. A masz, tak jest, a masz. O nie, patrzcie, to normalnie coś mu leci z głowy. Wchodzi, wszedł tam na górę. Nie, gdzie ty jesteś? Tam gdzieś, okej, szybko za nim. Gdzie on się schował? Nie wiem, gdzieś zeskoczył na dół? Halo? Nie, tutaj jest. A, ja spadłem. Szybko za nim, żeby go nie zgubić. Gdzie on pobiegł? Czekaj, widzę go gdzieś. Oj, tu jakaś mgła się zrobiła jeszcze. Nie, o, jest tu. A masz, dobra, dorwę cię, patrz. A masz, dostałeś. Pięknie, dostałeś takiego hejdola. O nie, ja spadam. Czekaj, czy on zeskoczył? Nie mam pojęcia. Ej, muszę go znaleźć. Bo nawet nie wiem, w którą stronę mamy piec. Jest tutaj, widzę go. Mam cię, SpongeBobie, masz ty. A masz. Dostaniesz normalnie znowu z magmy. Proszę bardzo, a masz. Mi nie wydłubiesz oczu jak Skalmarowi. Trzymaj, proszę bardzo. Dostaniesz znowu z magmy. Ja muszę tylko znaleźć lawę, tak jest. Chodź tu, ty, dziadygo. Jedna, a masz. Dobrze ci tak, i jeszcze go zrzucić tylko na dół. Zrzucę cię. Poleciał na dół, dobrze, bardzo dobrze. A masz, uderzył mnie, masz ty, kurde. Dziadygo, masz, zlatuj na dół. Nie wiem, chyba wiesz co, normalnie tak cię złoję. Oż ty, kurcze, gdzie on jest? Gdzieś mi się schował, ty, nie widzę go dookoła nigdzie. Nie wiem. Nie, no on gdzieś uciekł. Gdzie on jest? O, czy tutaj jest, a masz? Dobra, lecimy za nim. O, patrz, się zeskoczył. O, ty, SpongeBobie. Dawaj, dorwę cię. Gdzie on biegnie? Biegnie w stronę tego supermarketu teraz. A, dobra, jeszcze troszkę. Okej, okay. Co tam na lewo? Tam jest lecznica. O, ten wiatrak ogromny. Dorwę cię, jeszcze trochę. Patrzcie, jaki on w ogóle speeda ma. On jest dużo szybszy ode mnie. Kurczę, chodź tu. No, co ty narobiłeś z mojemu przyjacielowi, temu, Skalmarowi, który jest moim ziomeczkiem. Dobra, chodź tu, dobra, masz, jesteś na blisko, już dorwany. O, dostał jeszcze hita, dobra, masz. Dobra, git, dostajesz, patrzcie, on... O nie, on chce tego speeda włączyć. Oż ty, dziadygo. Nie, on zrobił to. Chodź tu, gdzie on teraz jest? Tutaj, a masz, tak jest, patrzcie na to. Tak jest, o to chodziło. Teraz tylko, nie, wyskoczył. Nie, SpongeBobie, masz. Dobra, dostajesz, proszę bardzo, poddaj się. Teraz masz się poddać. Inaczej to normalnie cię rozwalę. Rozumiesz to? Okej. Gdzie on biegnie?
Dokąd on biegnie, kurczę. Jest, 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 jest. Dobra, o, tak dostajesz, proszę bardzo. Co nie kiwasz głową? Taki jest, byłeś cwaniak, a teraz już nie? Rozumiesz to? Masz, patrz, tutaj masz wszędzie magmę. Rozstawiam magmę, żebyś tutaj się nie poczuł za dobrze. Będziesz teraz co? Nie, nie, no znowu ucieka. Dobra, ja cię tu zamuruję, chłopiek. Kurde, nie ma szans teraz, nie masz szans, proszę bardzo. Co on napisał? Dobra, pomogę. Okej, okay, czyli pomoże. Czy potrafisz, czy dasz radę zrobić tak, żeby Skalmar miał z powrotem oczy? Czy, co on napisał? Tak, potrafi. Okej, okay, czyli ma jakieś dziwne moce, okej. Okay. No to patrz. To wydłubałeś mu oczy ostatnio. Teraz, wiesz co, ja muszę to nosić i Skalmar jest uwięziony przez ciebie. Nic nie widzi, rozumiesz to? Narobiłeś straszne przykrości dla niego i dla mnie, SpongeBobie Exe. Ty niedobry SpongeBobie. Okej, okay, coś pisze. Ale co takiego? Nie wiem, na tabliczce zaraz się pojawi, tylko jestem ciekaw, co on tam naśmigluje. Okej, okay. Tabliczka jest. I co? I co ty chcesz mi powiedzieć przez tą tabliczkę stawianą tutaj? Pomogę mu. Dobra, to chodź ze mną. Musimy iść po Skalmara. Ja muszę go przyprowadzić tutaj. I mam nadzieję, że ty będziesz tutaj. Dobra, lećmy po Skalmara, a on niech sobie poczeka. Czekaj, on coś tam napisał. Napisał. Tylko? Tylko co? No dobra, pisz szybko. Tylko nie miej magmę w ręce. No magmy, żebym nie miał. No dobra, nie będę miał magmy w ręce. Dobra, spoko. To ja idę po Skalmara, okej? Dobra, ja i lecę po Skalmara. Żeby on, słuchajcie, o SpongeBob gdzieś tam pobiegł. Wow, dobra, ja lecę po Skalmara szybciutko. Skalmar, mam nadzieję, że będzie gdzieś tutaj. Nie, no, to jest ten domek. Nie, tam dalej? Czy to ten domek, ten kuferek, który był tutaj. Skalmar, już jestem, przyjacielu. Zobacz, o, o, czekaj, o to, to, o, 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 uderzył mnie. Jezu, myślał, że to SpongeBob. Mar, spokój, ale kto tutaj z nim jest? Patrzcie, z kimś on tutaj jest. Skalmar, tutaj, to ja, Matruner. Chodź, chodź, przyjacielu, wychodzimy stąd. Dawaj, wychodź. Nie, no Skalmarze, rusz się coś, proszę cię. Wiem, że jesteś ślepy, ale nie, to nie znaczy, że będziesz mi teraz tutaj... Czekaj, jakby to zrobić? Dobra, Skalmar, chodź, chodź, wychodź. Wychodź, Skalmarze, chodź. Idziemy, idziemy stąd. Nie wiem, Skalmar, tutaj masz przyjść. Jeszcze troszkę. Dawaj, dawaj, dasz radę. Wierzę w ciebie, Skalmarze. O, tutaj. Pięknie, okej, okay. I jesteśmy. Chodź, za moim głosem, słyszysz, Skalmar? Skalmar, tutaj jestem, zobacz. Tutaj, o, dobrze, za moim głosem masz cały czas iść. Dobrze, tutaj, okej, okay. I ja cię zaprowadzę. Ej, coś on się rozgląda za jakimiś ziomkami, nie wiem, czy on widzi, czy nie. Dobra, idziemy cały czas w tamtą stronę, Skalmarze. Chodź, chodź, pójdziemy. Okej, okay. Dobra, jak widzicie, krajobraz jest przepiękny. Tutaj, Skalmar, patrz. O, o, dobrze idziesz, dobrze. Lecimy do SpongeBoba. On tam stoi, już czeka na nas. Dobra, więc wbijamy do niego. Zobaczymy, czy on mu pomoże, czy nie. Czy co ja mam zrobić z tymi oczami, oczyma, oczymiamami. Dobra, chodź Skalmar, chodź, idziemy. Ja tutaj, o, za głosem, słyszysz? O, patrzcie, on słyszy, to idzie teraz, patrz. Będzie, chodź Skalmar, tu, tutaj. Tutaj, zobacz, patrz, oj, dobrze, on kółeczka robi. Dawaj teraz z tej strony, lecimy, okej. I SpongeBob, jesteśmy, proszę bardzo, tutaj jestem ja i Skalmar. Chcę prawo jazdy. Dobra, coś tam, jakąś rejestrację. SpongeBob coś jeszcze pisze, okej, okay. Dobra, wrzuć wszystkie itemy do bagażnika poza oczy. Poza oczami, okej, okay, dobra, bo on tu był, dobra. Tylko mam nadzieję, że mi nic nie ukradniesz, SpongeBobie. Mam nadzieję, że mi nic nie ukradniesz, okej. Okay. Weźmiemy jeszcze blok magmy, na wszelki wypadek. Okej, okay. Wrzucam to. Weźmiemy jeszcze ten, to coś wrzucimy. Dobra, blok magmy. Zaufam ci, SpongeBobie, rozumiesz to? Tylko czekaj, jeszcze muszę kotlecika jakiegoś zjeść czy coś, bo jestem głodny strasznie. Czekaj, o tak, to teraz będzie chyba git.
Czekaj, tego burgera dam radę zjeść? Zobacz, o, nie da rady go zjeść. Nie, no już jestem najedzony chyba. No dobra, Skalmarze, chodź, co on tam jeszcze coś pisze? Zaraz będzie jakaś tabliczka, ale Skalmar, patrzcie na jego oczka. On nic nie ma, musimy odczarować go. O, patrzcie, słyszy mnie, Skalmar, ty mnie słyszysz, przyjacielu? Dobra, co tu jest tabliczka? Dobra, a więc podążaj za mną ze Skalmarem. Okej, dobra, mam oczy Skalmara, słuchajcie, postawimy je tutaj. Wezmę nawet ten tu, a ten tu. Okej, idziemy, słuchajcie, z oczami Skalmara. Chodź, Skalmar, tutaj, za mną, chodź za mną. Zrobimy, że SpongeBob cię odczaruje, chodź tutaj, tutaj, o, dobrze. Kolejna tabliczka, coś SpongeBob znowu pisze. Chodź, Skalmar, szybko, musimy to zrobić, chodź. Nie wiem, gdzie on ma i gdzie on idzie. Okej, co tam będzie? O, właśnie miej w obu dwóch rękach oczy bardzo ważne. Okej, no to tak jest, no to tak mam. O nie, prawie zjadłem oko Skalmara. Patrzcie. Nie, nie mogę tego zrobić, dobra. O Jezu, fu, ble. Dobra, nie chcę na to patrzeć. Dobra, no chodźcie, no idziemy, idziemy. Już, spokojnie, czekaj. Chodź, Skalmarze, tutaj, okej, mamy tutaj wejść. Dobra, jesteśmy. I co? Skalmar, przechodź. Dobra, nie wiem, Skalmar, wbijaj. Dobra, i co? Top secret. Co, mam to kliknąć? Wow, wow, Skalmara też teleportowało. Co tu się dzieje? Jakie to ogromne, patrzcie. Czy ty chcesz tutaj odmienić Skalmara, żeby z powrotem widział? Czekaj, dobra. Co się tu dzieje? Tak, zobaczcie, tu jest jego teleportatorium, takie ogromne. Wow, mega wielkie. Jejku, dobra, bierzemy, słuchajcie, oczy Skalmara i mam nadzieję, że ty, SpongeBobie, no chodź, pisze, no dobra, idziemy za nim. Chodź, Skalmarze, tutaj, patrz, o tu, chodź, 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 chodź. O, cały czas idzie SpongeBob w tą stronę, dawaj, idziemy. Okej, SpongeBobie, pójdziemy downstairs, okej, klikam, cyk, jestem, Skalmar, gdzie jest, o, jest Skalmar, dobra. Time machine, zobaczcie na to. Maszyna czasu. Dobra. Teraz co, mamy tam wejść do środka? Czy jak to wygląda? Czekaj. Dobra, dawaj, dawaj, SpongeBobie. Okej. To teraz ja szybko tam muszę wejść. Okej, chodź, Skalmar. Chodź, wchodzimy. Chodź. Dawaj. Okej, Skalmar wszedł. Spoko, okej. Co on tu robi? Patrzcie. On tu jakieś ustawienia wpisuje. Co tu jest? Year? Czyli lata? O! 1 minus dzień, a lokacja? Jaką lokację wpiszę? Okej. Dobra. Coś tu jeszcze pisze. SpongeBob, bikini dolne, Skalmar, obłynos. Okej. Jeszcze tutaj chyba trzeba wpisać rok 2021. O kurcze. Dobra. Więc w takim razie mam nadzieję, że to zadziała. O, SpongeBob, dawaj. Tylko trzeba tutaj, nie wiem, gdzieś Skalmara. Gdzie mamy go postawić? Gdzie mamy go postawić? Gdzie? Dobra, Skalmar, idź. Idź za SpongeBobem, proszę cię. Dawaj, 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 dawaj. Gdzie go postawić? Tam? Dobra. Okej, to Skalmar, słuchaj. Musisz użyć tutaj tej dźwigni. Proszę bardzo, tej dźwigni, która jest tutaj. Time travel, rozumiesz to? Tutaj musisz ją kliknąć i jak coś, to ona po prostu cię przeniesie o jeden dzień wcześniej. Czyli będziesz miał oczy, będzie normalnie wszystko. Dobra, Skalmar, jeszcze się wtedy chyba nie znaliśmy. Dobra, SpongeBobie, wracajmy, wracajmy, bo za momencik powinno to zadziałać. Nie, nie, a więc Skalmar jest w środku, SpongeBob również. Dobra, Skalmar, przyjacielu, możesz to włączać, dawaj. Dasz radę! Dasz radę! Okej, co to? Dobra, ja się oddalam. Co? SpongeBob się oddala? No nie, 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 Skalmar! Wierzę w ciebie, dasz radę! Proszę cię, kliknij tą dźwignię szybko! O, patrzcie, pioruny walą! Tam coś miga! Okej, maszyna chyba działa! Wow, dobra! Ej, a co z moimi oczami? Ja nie chcę ich mieć! Dobra, trzymajmy je w łapce, obydwóch! Dobra, trzymamy i... Ło! Ej, zadziałało!
Ej, dobra! Pioruny jeszcze walą? Okej, okay, ale czy... Czy ten... Czy to zadziała na 100%? Nie wiem, czekajcie, może wyjdziemy do środka. Okej, okay. Uwaga. Ej, Skalmara nie ma! Nie ma Skalmara, czajcie to? Ej, to musiało go przenieść w czasie. Dobra, ja się chyba stąd muszę wydostać i sprawdzić, czy Skalmar żyje i czy on działa, funkcjonuje. O nie, będzie przypał trochę, ponieważ... O nie, gdzie są moje itemy? Dobra, wychodzę. Poszukajmy Skalmara. Poszukajmy Skalmara jakoś. Nie wiem, czekaj, upgrade. Dobra, jestem. Wychodzę. Wychodzę stąd i tylko znaleźć Skalmara, który będzie już miał oczy. Błagam, niech on gdzieś tutaj chodzi. Z oczami, mój przyjaciel. Tylko pewnie on się mnie nie zna. Nie zna mnie pewnie. Dobra, szybko bierzemy swoje itemy. Dobra, wziąłem wszystkie rzeczy, tylko teraz odnaleźć Skalmara. Gdzie on może być? Koło swojego domku, tam go spotkałem ostatnio, pierwszy raz. Dobra, o jeden dzień, dokładnie o jeden dzień został zmieniony, cofnięty. Więc jak widzicie, naprawdę, naprawdę przekozacko. Okej, gdzie jest Skalmar? Gdzie on jest? Jest koło swojego domku, patrzcie! O, Skalmar odzyskał oczy! Skalmar, to ja, Matruner, zobacz, twój przyjaciel nowy! Widzisz mnie? O, coś znowu, coś on pisze teraz. Skalmar, to ja, twój przyjaciel, zobacz, jakie on ma piękne oczka, udało się odzyskać. Kim ty jesteś? Nie znam mnie? Bo przecież wczoraj się poznaliśmy, a on został cofnięty o jeden dzień. Nie no, przypał. Moi drodzy, subskrybujcie ten kanał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zapraszam również was na mój drugi kanał, Matruner.pl Games. I co, to by było na tyle. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco, pa pa!